Jakiś czas temu Netflix wypuścił miniserial o wdzięcznym tytule Dahmer, potwór, historia Jeffreya Dahmera. Jest to biografia człowieka o imieniu Jeffrey Dahmer, znanego również jako kanibal z Milwaukee bądź potwór z Milwaukee. Serial zyskał wielką popularność i stał się kolejnym hitem Netflixa, jednocześnie zszokował bardzo wielu ludzi. Serial bowiem opowiada dzieje seryjnego mordercy, który łącznie dopuścił się 17 bardzo okrutnych zbrodni, jednakże koniec końców otrzymał tylko 15 zarzutów. Po obejrzeniu serialu wiele osób zainteresowało się historią Jeffreya Dahmera. Są także ci, którzy serialu nie oglądali, a sami zastanawiają się, jak to tak naprawdę z Jeffreyem Dahmerem było. Wobec tego w dzisiejszym materiale chciałem przedstawić wam całą prawdę, całą prawdziwą historię Jeffreya Dahmera od samego początku do samego końca. Prześledzimy historię jego dzieciństwa, czasy jego dorosłości, czyli dokładniej bycia mordercą, aż do jego śmierci. Prześledzimy wszystkie te wydarzenia w celu poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego został mordercą i co takiego wydarzyło się w jego życiu. Także cześć wszystkim, jestem Mondar, witam was w kolejnym filmie. Nie chcę za bardzo przedłużać, więc zostaw suba, zostaw kciuka w górę pod tym filmem, wpadnij na mojego Instagrama i TikToka. Myślę, że tymczasem możemy pomalutku zaczynać, jednakże jeszcze zanim, temat dzisiejszego odcinka będzie trochę poważniejszy, więc żarty, którymi ostatnio trochę bardziej się posługuję, zejdą na bok, przynajmniej ten jeden raz. Tymczasem myślę, że pomalutku możemy zaczynać, bowiem przed wami cała prawda o Jeffreyu Dahmerze, potworze z Milwaukee. Więc standardowo, żeby w 100% poznać całą tę historię od początku do końca, musimy przenieść się do narodzin mordercy, którym dziś się zajmiemy. Otóż Jeffrey Dahmer urodził się 21 maja 1960 roku w Milwaukee w stanie Wisconsin. Był synem Lionela i Joyce. Co niektóre źródła podają różne wersje jego dzieciństwa. Według pewnych Dahmer został pozbawiony uwagi, kiedy był jeszcze niemowlęcie, natomiast inne sugerują, że gdy był mały, nie mógł narzekać na brak uwagi rodziców. W każdym razie wiemy, że w późniejszych latach dzieciństwa Dahmera sytuacja wyglądała trochę inaczej. Jego ojciec, Lionel, ze względu na uczęszczanie na studia uniwersyteckie, był bardzo często z dala od domu, natomiast jego matka cierpiała na depresję, wymagała stałej uwagi, raz nawet próbowała popełnić coś, co nazywamy słowem na S. W konsekwencji żaden z rodziców nie poświęcał młodemu wystarczająco dużo czasu, w wyniku czego po latach stwierdził, że był niepewny solidności rodziny. Wspominał ciągle napiętą atmosferę, a także liczne kłótnie między rodzicami jeszcze podczas wczesnych lat jego życia. Dahmer był pełnym energii i szczęśliwym dzieckiem, jednakże niestety musiał przejść przez operację podwójnej przepukliny na krótko przed swoimi czwartymi urodzinami. W jej wyniku stał się bardzo cichy i nieśmiały. W szkole był właśnie jednym z tych cichych dzieciaków i miał niewielką liczbę przyjaciół. W październiku 1966 roku rodzinka przeprowadziła się do miasteczka Doylestown w stanie Ohio. Dziwne rzeczy w Ohio, część druga. Wówczas także narodził się jego młodszy brat, któremu Dahmer nadał imię David, a jego ojciec otrzymał stopień naukowy i rozpoczął pracę jako chemik analityczny. Już od najmłodszych lat Dahmer przejawiał zainteresowanie martwymi zwierzętami. Podobno jego fascynacja rozpoczęła się w wieku 4 lat, kiedy zobaczył, jak jego ojciec usuwa kości zwierzęce z podrodzinnego domu. Dahmer miał być dziwnie zachwycony dźwiękiem wydawanym przez kości. W 1968 roku rodzina Dahmera przeprowadziła się ponownie. Pozostała natomiast w stanie Ohio, przeniosła się do Bath Township. Wtedy również Jeffrey odkrył w sobie zupełnie nowe hobby, które z czasem zaczęło się bardzo nasilać. Było to mianowicie zbieranie szczątków bądź kości zwierząt. Niektóre szczątki grzebał koło chaty, natomiast czaszki niekiedy pozostawiał na prowizorycznych krzyżach. Niekiedy ze swoim hobby posuwał się znacznie dalej, przekraczając pewne granice, ale pozwólcie, że o co niektórych okropieństwach nie będę wam opowiadał. W wieku 14 lat Jeffrey zaczął spożywać mocny alkohol. Często chował butelkę pod kurtką, wchodząc do szkoły. Alkohol uznawał za swoje lekarstwo. Mimo to jednak w liceum był postrzegany jako bardzo uprzejmy i inteligentny człowiek ze średnimi ocenami. Ponadto był tenisistą i krótko grał w licealnym zespole. Wówczas, kiedy Dahmer osiągał dojrzałość, odkrył, że jest gejem. Przez krótki czas był nawet w związku z innym nastoletnim chłopakiem. Wówczas w jego głowie rozpoczęły się różne fantazje seksualne.
W wieku około 16 lat wpadł na pomysł o utracie przytomności pewnego biegacza, którego uważał za atrakcyjnego, a następnie o seksualnym wykorzystaniu jego ciała. Pewnego razu, jak podaje Wikipedia, Dahmer nawet ukrył się w krzakach z kijem baseballowym, żeby zaczaić się na tego człowieka, a następnie zrobić z nim to, o czym wcześniej pomyślał. Na szczęście się to nie udało. Co więcej, była to jego pierwsza próba zaatakowania kogokolwiek. Pośród ziomków z liceum był kimś w rodzaju klasowego klauna. Wówczas w jego środowisku utarł się prześmiewczy zwrot Dujny Dahmer. Odnosiło się ono do wydawania dziwnych dźwięków i symulowania ataków padaczki lub porażenia mózgowego w szkole i lokalnych sklepach. Co więcej, od czasu do czasu Dahmer wykonywał tego typu rzeczy w celu zebrania pieniędzy od ludzi na zakup alkoholu. Po tym wszystkim w roku 1977 oceny Dahmera znacznie się pogorszyły. We wrześniu tego samego roku jego rodzice, po licznych kłótniach, a także po krótkim, tajemnym romansie jego matki, który jednak wyszedł na jaw, podjęli decyzję o rozwodzie. Lionel wyprowadził się z domu na początku roku 1978. W maju tego roku Jeffrey ukończył szkołę średnią. Wtedy również jego matka, Joyce i brat David wyprowadzili się z rodzinnego domu, by zamieszkać z krewnymi w stanie Wisconsin. 18-letni wówczas Dahmer został sam w rodzinnym domu, a niedługo później Jeffrey Dahmer dopuścił się pierwszego morderstwa. Czerwca 1978 roku. Było to pierwsze morderstwo w życiu Dahmera i póki co na niemal dekadę ostatnie. 18-letni wówczas Dahmer zabrał ze sobą 19-letniego autostopowicza Stevena Marka Hicksa, który wówczas zbierał się na koncert rockowy nieopodal. Dahmer zaciągnął Hicksa do domu pod pretekstem wypicia kilku piw, a także słuchania muzyki. Tak również się stało. Po kilku godzinach, kiedy Hicks chciał odejść, Dahmer nie chciał mu na to pozwolić. Kiedy ten usiadł na krześle, Dahmer uderzył go 4,5-kilogramowym hantlem. Steven stracił przytomność, a Dahmer udusił go na śmierć. Następnie zdjął ubranie z ciała Hicksa, zaczął się masturbować. Kilka godzin później zaciągnął ciało do piwnicy, a jakiś czas później oddzielił mięso od kości ciała Stevena, mięso rozpuścił w kwasie, po czym spłukał roztwór w toalecie, a kości zmiażdżył młotem kowalskim i rozrzucił w lesie, nieopodal jego domu. Półtorej miesiąca później ojciec Dahmera i jego narzeczona wrócili do rodzinnego domu, gdzie odkryli, że Jeffrey mieszka samotnie. W sierpniu zapisał się na Ohio State University, dokładniej na kierunek biznesowy. Jednakże powiedzieć, że na studiach mu nie poszło, to jak nie powiedzieć nic. Z powodu częstego i o dużo za dużego nadużywania alkoholu, praca Dahmera była kompletnie bezproduktywna. Otrzymywał oceny niedostateczne, odniósł w zasadzie tylko jeden triumf na tylko jednym teście, otrzymawszy ocenę B-. Jego główną oceną GPA, tak to jest stopniowanie edukacji w Stanach, u nas wygląda to trochę inaczej, wynosiło 45 setnych na 4. Wówczas Lionel złożył niespodziewaną wizytę Jeffreyowi. Zastał chaos, pokój zawalony pustymi butelkami po alkoholu. Po zaledwie 3 miesiącach Dahmer opuścił uniwersytet. W styczniu 79 roku za namową ojca zaciągnął się do armii Stanów Zjednoczonych. Przeszedł podstawowe szkolenie i otrzymał funkcję specjalisty medycznego. Mimo wszystko przez cały czas nadużywał alkoholu. W lipcu 1979 został wysłany do Niemiec Zachodnich, gdzie służył jako sanitariusz bojowy. Jednakże został zwolniony ze służby w marcu 1981 roku ze względu na problemy z alkoholem. W międzyczasie w 1981 roku miał jeszcze mały epizod w południowej Karolinie, jednakże koniec końców powrócił do Ohio. Po powrocie początkowo mieszkał z ojcem i macochą. Niespodzianka, przez cały czas bardzo dużo pił. Po 2 tygodniach po powrocie Dahmer został aresztowany za pijaństwo i niepożądne zachowanie. Został skazany na 10 dni więzienia w zawieszeniu, a także ukarany grzywną w wysokości $60. Po powrocie na wolność przeprowadził się do babci, która była jedynym członkiem rodziny, któremu Dahmer okazywał jakiekolwiek uczucia. Jego ojciec i macocha mieli nadzieję, że jej wpływ pozytywnie wpłynie na młodego. No w sumie już nie takiego młodego. W międzyczasie ponownie został aresztowany, tym razem za publiczne obnażanie. W 1985 roku zaczął aktywnie odwiedzać gejowskie łaźnie, gejowskie bary. Był stałym bywalcem takich miejsc. Tam poznawał nowych partnerów, a w czerwcu 1986 roku, jak sam mówił, nauczył się postrzegać ludzi jako przedmioty przyjemności, a nie jako ludzi. Zatem swoim partnerom zaczął podawać tabletki nasenne, podając im alkohol z dodatkiem środków uspokajających. Następnie czekał, aż partner zaśnie, by wykonać różne czynności seksualne.
W tym czasie doszło także do całkiem ciekawego, ale jednocześnie bardzo obrzydliwego wydarzenia w jego życiu. Mianowicie w gazecie przeczytał raport dotyczący zbliżającego się pogrzebu 18-letniego mężczyzny. Zatem wpadł na pomysł kradzieży świeżo pochowanych zwłok i zabrania ich do domu. Jednakże nie udało mu się to. 18 września 1986 roku ponownie został aresztowany, tym razem za lubieżne zachowanie. W miejscu publicznym, mianowicie masturbował się w obecności dwóch 12-letnich chłopców. Początkowo twierdził, że jedynie oddawał mocz, nieświadomy obecności świadków. Jednak wkrótce przyznał się do popełnienia przestępstwa. Zarzut zmieniono na zakłócanie porządku, a 10 marca 1987 roku został skazany na 1 rok w zawieszeniu z dodatkowymi instrukcjami poddania się terapii. W roku 1987 Dahmer powrócił do mordowania. Warto tutaj powiedzieć o miejscu Hotel Ambassador, gdzie to Dahmer wynajął pokój w celu zamordowania swojej następnej ofiary. W końcu 20 listopada 1987 roku, 9 lat po pierwszym morderstwie, Dahmer dokonał drugiego. Tym razem jego ofiarą padł 25-letni Steven. Ten został zabity w wynajętym pokoju w hotelu Ambassador w Milwaukee. Ta zbrodnia jest o tyle interesująca, że sam Dahmer nawet nie pamięta o jego zamordowaniu, o całej tej sytuacji. Stwierdził jednak, że musiał pobić go na śmierć w tak zwanym pijackim odrętwieniu. Po zamordowaniu Stevena, Dahmer zaczął aktywnie szukać kolejnych ofiar. Co więcej, po utylizacji szczątków Stevena, Dahmer pozostawił sobie jego głowę owiniętą kocem, natomiast po 2 tygodniach Dahmer ugotował głowę w mieszaninie płynów Soilex, a także wybielacza, jednakże w końcu czaszka stała się zbyt krucha, w wyniku czego Dahmer sproszkował ją i wyrzucił. Po zamordowaniu Stevena, Dahmer zaczął aktywnie poszukiwać kolejnych ofiar, z których dużą większość spotykał w pobliżu gejowskich barów. Mężczyzn zazwyczaj zabierał do domu swojej babci. Każdej z ofiar podawał wspomniane wcześniej środki nasenne, następnie ci odbywali stosunek, a już po wszystkim Dahmer obezwładnił swoją ofiarę i dusił ją. Wtedy rozpoczął się czas kolejnych, znacznie częstszych morderstw Dahmera i pozwólcie, że po prostu wam je szybko przedstawię, ponieważ większość zbrodni wyglądała bardzo podobnie. Rok 1988 przyniósł 2 morderstwa. Pierwsze, 16 stycznia, ofiarą padł James Edward Dexter, który miał zaledwie 14 lat. Obaj panowie spotkali się pod gejowskim barem w Wisconsin, gdzie to Dahmer zwabił go do West Alice pod pretekstem zarobienia $50 za nagie pozowanie do zdjęć. Tam, jak nie trudno się domyślić, Dahmer utopił Jamesa. Zaledwie 2 miesiące później, 24 marca tego samego roku, ofiarą Dahmera padł 22-letni Richard, który również został odurzony i uduszony w West Alice. Rok 1989 to tylko jedno morderstwo. Wydarzyło się 25 marca, a ofiarą padł 24-letni Anthony Lee Sears. Ten z kolei został odurzony i uduszony w rezydencji babci Dahmera. Ponownie jest to dość szczególne morderstwo, ponieważ była to pierwsza ofiara, której część ciała Dahmer zachował jako trofeum. Mianowicie była to czaszka. Co więcej, kilka lat później, już po aresztowaniu Dahmera, w jego szafce znaleziono genitalia, wcześniej należące do Anthony'ego. Warto tutaj wspomnieć, że Dahmer w tym czasie wyprowadził się z domu swojej babci. Co więcej, zabrał wtedy głowę Searsa i jego genitalia. Zamieszkał w apartamentach Oxford, gdzie dopuszczał się kolejnych i kolejnych morderstw. Rok 1990 przyniósł 4 morderstwa i był to swoisty początek znacznie częstszych mordów, których dopuszczał się Jeffrey. Pierwsze miało miejsce 20 maja. Tym razem ofiarą padł 32-letni Raymond Lamont Smith. Tym razem został zabity w mieszkaniu Dahmera. Smith był męskim pracownikiem seksualnym, którego Dahmer poznał w tawernie. Już w mieszkaniu dał Smithowi drinka z tabletkami nasennymi, następnie udusił go, a jego czaszkę pomalował sprayem i zachował jako kolejne trofeum. 14 czerwca to kolejne morderstwo, a jeszcze następne miejsce miało 2 września. Ono jest dość szczególne. Tutaj ofiarą Dahmera padł 22-letni Ernest. Dahmer po jego zamordowaniu zachował jego cały szkielet, a także jego serce, bicepsy i część nóg w zamrażarce w celu późniejszej konsumpcji. Ostatnie morderstwo w 1990 roku miało miejsce 24 września. 1991 rok przyniósł najwięcej morderstw. Pierwsze miało miejsce 18 lutego, ofiarą był 17-letni Curtis. Następne 7 kwietnia, 24 maja, 27 maja, 30 czerwca, 5 lipca i 15 lipca. Natomiast 4 dni później, 19 lipca, Dahmer dokonał ostatniego morderstwa w swoim życiu. Ofiarą padł Joseph, lat 25. Jego głowę Dahmer umieścił w lodówce, natomiast tors
w 57-galonowym bębnie, gdzie także trzymał tors jednej z poprzednich ofiar. Przez czas popełnienia tych wszystkich morderstw na Dahmera nie spadła jakakolwiek kara, ponieważ zwłoki odpowiednio dobrze utylizował, a sam działał niezwykle responsywnie i wiedział, co robi. Natomiast wkrótce później wszystko wyszło na jaw, a morderca wpadł. Miało to miejsce 22 lipca 1991 roku, kiedy to Dahmer próbował usiłować kolejnego morderstwa. Wówczas Dahmer zwrócił się do trzech mężczyzn z ofertą $100 za odprowadzenie go do jego mieszkania, a także nagie pozowanie do zdjęć. Mężczyzną, który zgodził się, był 32-letni Tracy Edwards. Kiedy Tracy przekroczył próg domu Dahmera, wyczuł nieprzyjemny zapach. Zobaczył również wspomniany wcześniej bęben, z którego także emanował nieciekawy zapach, a później robiło się tylko gorzej. Dahmer standardowo do drinka ofiary dodał środek nasenny. Natomiast nie został on połknięty przez Edwardsa, ponieważ ten nie przepadał za tego typu alkoholem, była nim wódka. Dahmer spróbował także skuć go kajdankami, jednakże Edwards okazał się silniejszy i udało mu się uciec. Po ucieczce z mieszkania zaalarmował patrol policji, zaprowadził policjantów do domu Dahmera. Dahmer początkowo był niezwykle spokojny i miły dla policjantów, jednakże ci zorientowali się, że coś może być nie tak. Funkcjonariusze zaczęli przeszukiwać mieszkanie. W końcu jeden z nich odnalazł duży nóż pod łóżkiem, którym Dahmer miał wymachiwać w kierunku Edwardsa, a także odsuniętą szufladę, gdzie znajdował się stos polaroidów. Zdjęcia przedstawiały ludzkie ciała w różnych stadiach rozkładu. Kiedy Dahmer zauważył, że funkcjonariusze odnaleźli polaroidy, zaczął atakować. Walczył z oficerami w celu oparcia się o aresztowaniu, jednakże ci obezwładnili go, skuli mu ręce i wezwali drugi radiowóz po wsparcie. Dahmer został aresztowany, a w jego innych mieszkaniach policjanci odnaleźli jeszcze więcej jego niemiłych sekretów. Mianowicie torsy, głowy, a także pozostałe zdjęcia. Dahmer był wsypany, a sam stwierdził, cytując, za to co zrobiłem, powinienem umrzeć. Trzeciego lipca 1991 roku od samego rana Dahmer był przesłuchiwany. I pozwólcie, że nie będę poruszał szczegółów tego przesłuchania, bo większość rzeczy jest dość nieodpowiednia jak na standardy YouTube'a, a poza tym, o których rzeczach po prostu nie chcę rozmawiać. Pokażę wam jedynie ten rysunek, który prezentuje ołtarz, który Dahmer planował stworzyć, jednakże nie po jego myśli został wówczas aresztowany. Jednakże jeżeli chcecie dowiedzieć się wszystkiego na temat owego przesłuchania, to w opisie tego filmu macie link do naprawdę olbrzymiej strony Wikipedii, gdzie to znajduje się bardzo szeroki życiorys Dahmera, z którego tu korzystam na potrzeby tego filmu. Tam znajduje się kompletnie oddzielna sekcja podająca właśnie szczegóły tego przesłuchania. Jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany sprawą i ma mocne nerwy, to polecam to przeczytać, natomiast tak jak mówię, nie każdy raczej powinien. W każdym razie link do tej olbrzymiej strony Wikipedii macie w opisie tego filmu. Odnosząc się jeszcze na moment do tego obrazka, 18 listopada 1991 roku, kiedy to przeprowadzany był wywiad z Dahmerem, zapytany o owy ołtarz odpowiedział, że było to miejsce, w którym czułby się jak w domu. Miałby tam medytować i czerpał swoiste poczucie mocy. Co więcej, gdyby aresztowanie miało miejsce zaledwie pół roku później, właśnie to znaleźliby policjanci. Szczerze, aż przechodzą ciarki, ale może zostawmy już ten temat. Przez następne lekko ponad pół roku Dahmer stopniowo był oskarżany o kolejne morderstwa pierwszego stopnia. Nie został oskarżony o usiłowanie zabójstwa Edwardsa, a także o zabójstwo Tuomi, co składa się na to, że na wstępnej rozprawie 13 stycznia 1992 roku Dahmer potwierdził 15 zarzutów morderstwa. Przyznał się do 15 morderstw. Jego proces trwał przez kilka miesięcy. Zakończył się 1 maja 1992 roku, gdzie Dahmer ponownie przyznał się do winy i został skazany na 16-krotne dożywocie. Co łącznie daje 941 lat więzienia. No, posiedziałby sobie trochę. Po wydaniu wyroku został przeniesiony do zakładu karnego Columbia. Przez pierwszy rok wyroku w obawie o jego bezpieczeństwo przebywał w odosobnieniu. Otrzymał także kopię Biblii, poświęcił się chrześcijaństwu i stał się narodzonym na nowo chrześcijaninem. Co więcej, w roku 1994 został nawet ochrzczony. Sam co tydzień przeprowadzał rozmowy z księdzem, gdzie to dyskutowali na temat śmierci, a sam na obawy swojej matki na temat jego bezpieczeństwa mówił, że jego to nie obchodzi, to nie ma znaczenia, czy cokolwiek mu się stanie. Tak więc 28 listopada 1994 roku
Dahmer opuścił swoją celę, by przeprowadzić przydzieloną mu służbę. Towarzyszyli mu dwaj współwięźniowie, Jesse Anderson i Christopher Scarver. Ich zadaniem było posprzątanie toalety więziennej w sali gimnastycznej. Strażnicy więzienni pozostawili całą trójkę bez nadzoru. Wówczas Scarver zaatakował Jesse'ego Andersona drewnianym kijem, a następnie zaatakował Dahmera 51-centymetrową sztangą, którą wyjął ze sprzętu do ćwiczeń. Generalnie są różne wersje tego wydarzenia, ale chyba kolejność ataków nie ma takiego znaczenia. Następnie powrócił do celi i powiedział oficerowi: Bóg kazał mi to zrobić. Jesse Anderson i Jeffrey Dahmer nie żyją. Dahmera przewieziono do szpitala. Godziny po przybyciu uznano go za zmarłego. W tym momencie historia Dahmera teoretycznie dobiegła końca. Jednakże tylko teoretycznie, ponieważ później historię jego życia opisywano w książkach, filmach dokumentalnych, serialach na Netflixie. I teraz po dropnięciu przez Netflixa tego najnowszego miniserialu, który stał się bardzo, bardzo popularny, chyba cała sprawa Jeffreya Dahmera zyskała większy rozgłos niż kiedykolwiek. Tak czy siak w filmie tym nie opowiedziałem o wszystkim, co wydarzyło się w historii życia Jeffreya Dahmera. Jego historia w pewnych kwestiach jest dość mocno poplątana. W przeszłości w zasadzie były to tylko pojedyncze wywiady, pojedyncze części informacji, a zdaje się, że dopiero od jakiegoś czasu sprawa ta jest trochę bardziej ułożona. Serial, który pojawił się na Netflixie, jest bardzo fajny, polecam wam go zobaczyć. No i póki co w dzisiejszym materiale to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że materiał ten wam się spodobał. Jak tak, zostaw pod nim kciuka w górę, będę bardzo wdzięczny, a także suba na kanale. Wpadnij też do mojego Instagrama, a także TikToka, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do tego momentu. Wpadnijcie do moje poprzednie filmy, wyczekujcie również tych następnych. A tymczasem my słyszymy się już w kolejnych materiałach. Mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim życzę. Cześć.